Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym spojrzeniu na grę Pokémon Generację. Znalazłem ją na stronie moddatabase.com. Macie link w opisie, sobie możecie ściągnąć. I postanowiłem w sumie to sprawdzić. Kompletnie nie mam pojęcia, o co tu chodzi i tak dalej. Wiem tylko, że to są, jak widać, Pokémony. Sobie ustaliłem tutaj nick. Tutaj możemy wybrać stronę chyba. Albo obserwować. Możemy wybrać Pokémona. Na razie, jak widzicie, mamy tylko Charmandera i Pikachu. Ja sobie wezmę Charmandera. Charmander, dobrze. Single player. Możemy tutaj z kimś zagrać albo sam. Ja sobie sam zagram. O, jak widzicie, jestem Ashem Ketchupem z Alabastii. Zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje. Mogę wskoczyć do wody? Mogę wskoczyć, o. Bardzo fajnie, taki typowa grafika anime. No wiadomo, skok jeszcze mogliby dopracować. To jest jakaś alfa, bety. Coś takiego. Także zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Dobra, podchodzę sobie do mojego Pokémona, ale myszka jest czuła bardzo. I co teraz? F, tab. Aha. Uuu! Wyzwałem Pokémona tabem. Dobra, a jeżeli ciebie schowam? Haha, zajebiście to zrobione jest. Dobra, ale ja chcę na przykład z tobą walczyć. Z tobą, o, z tobą. Albo nie, z tobą, z Pikachu. Uuu, dobra. I co, walka się rozpoczyna, tak? Bo kliknąłem na niego. I co, jedynką na przykład? U, dobra, coś mu zrobiłem. Tylko co on mi będzie mógł zrobić? Aha. Aha, ja steruję chyba Pokémonem teraz. Z tego co... Wow! Dobra, jedynka, trójka, czwórka to są z różnego rodzaju ataki. Z tego co widziałem chwilę, bo jakoś tak kamera dziwnie. Czy ja muszę coś tu robić, czy nie? Aha, no już, aha, steruję tym Pokémonem, dobra. I teraz go chcę zaatakować na przykład z dwójeczki. A z trójki? O, dobra, dostał. Czwórki nie mam, jak widać. To jest zwykły atak, tak? A jeżeli po prostu na ciebie kliknę, podejdę z tej strony i jedynką? Nie, myślę, że jakieś takie kombosy. Dobra, i dwójka. To jest najlepszy atak według mnie. Kurde, aha. Czyli najpierw muszę... Dobra, zaznaczam ciebie i dwójka. Czemu to działa jakoś tak z opóźnieniem? A nie, trójka działa normalnie. O, coś zrobiłem. Podpaliłem go chyba. Aha, dobra. Na przykład sobie wezmę czwórkę i klikam w niego. Aha, no spoko. Wezmę na przykład dwójkę, naciskam i w niego. A spoko, czyli można tak troszeczkę z taktyki, jak widzicie. O, ma podpalenie. I jedynką. Aha, to muszę podejść do niego z tego co widzę. Czyli za każdym razem muszę swój atak wybierać. Tutaj sobie Charmander czeka. Myślałem, że będzie więcej Pokémonów dostępnych na start, ale to, jak sama nazwa mówi, jest jakaś tam alfa. Widziałem jeszcze, że coś takiego mieli z Dragon Ballem. Też by postaram się to przetestować, sprawdzić, jak to się... Grafika jest bardzo podobna. Dobra, zabijmy tego Pikachu w końcu. I Pikachu padł. Czy dostanę jakiegoś expa? Czy mogę coś mu zrobić? Nie, nie mogę. Dokładnie. Zabiliśmy sobie Charmandera, czy Pikachu zabiliśmy. Biedny, co on teraz ma zrobić? Spróbujmy teraz wcielić się w drugą stronę, single player. Jesteśmy Garym, tak? To jest Gary. No, możemy zoomować. Bardzo prosta i fajna grafika, bardzo mi się to podoba. Dobra, teraz ja będę miał... Mamy Pikachu. Powinno być w sumie odwrotnie, ale nieważne. Dobra, walczymy teraz z tym Charmanderem, okej. Okay. Ty sobie tu uciekaj. A on za mną będzie gonił, dobra. No to weźmiemy jedynka. Co to jest jedynka? Aha, taki atak po prostu. Dobra, dwójka. Bardzo fajny. Trójeczka. Co to jest? Taki jakiś pizdek. Dobra, teraz czwóreczką. Aha, czwórka to jest to. Wow, mogę tym spamować dosyć ładnie. Podejdziemy do niego i poczekam, aż mi się ta energia naładuje na maksa. I sobie go po prostu zaatakujemy. Ale widzę potencjał w tej grze. Naprawdę. Jeżeli będzie dużo Pokémonów, no walka jest bardzo fajnie skonstruowana, nie po prostu tak jak na Game Boyu naciskamy, tam wybieramy ataki, tylko zobaczcie, możemy biegać, coś tam robić. Dobra, podchodzimy do niego. Jep, jep, jep. Dużo życia ten gościu. Czym ci mogę to... Dobra, a jeżeli będę spamował tym? No w sumie to nie fajnie wygląda. No to takim... O, to jest fajne, zobaczymy jak to na dystans też lepiej o wiele wygląda. Dobra, a jeżeli będę cały czas naciskał? No w
sumie za dużo obrażeń nie zadaje. Nie wiem, czy po prostu Pikachu jest słabym, słabym Pokemonem na takiego Charmandera. Ale no, widzę, że nie fajnie jest to zrobione. Znaczy, fajnie jest zrobione, bo pewnie jest... Charmander jest dosyć odporny na mnie. A ja z tym nie mogę nic zrobić, no. Nie. Chodź, wyzywam cię jeszcze raz. I co, i teraz... Aha, i mam tego Pikachu, tylko chwila, jak ja się w niego zmieniałem? Klikałem w niego? Nie. A klikałem chyba na tego Pokemona, dokładnie tak. Dostał combo. Szkoda, że ten Pokemon mnie jeszcze nie atakuje, nie ma jeszcze tego zrobionego, bo chciałem zobaczyć, jakie taktyki będziesz stosował właśnie ten Pokemon. Tylko czemu ty za mną biegasz? No, wypierdzielaj ode mnie. Dobra. Tu mamy jeszcze Charmandera. O, dostał parę razy, kurde. Tak czasami kamera dosyć ostro szaleje. Ale idzie się przyzwyczaić, powiem wam. No, dobra. Teraz jakiś atak kończący. No, tym. No kurde, czemu ja tak mało obrażeń zadaję, co? Dobra, jeb. I weźmy, załatwimy go dwójką. O, pięknie, zobaczcie, jaki atak kończący był. Jeszcze będziemy trupa. Nie wiem, dziwnie to wygląda, ale okej. Dobra, to by było chyba na tyle, bo tu z tego, co się orientuję, więcej nie ma, zobaczmy. Pikachu, Charmander, jak widzicie, mamy tylko do wyboru dwa Pokemony. Możemy na serwerze to zrobić. O, mamy player. I gdzieś powinniśmy mieć naszego przeciwnika, którego nie ma, bo on musi do nas dołączyć. Ciekawe, czy to w ogóle opcja działa. No ale jak widzicie, jest to dopiero alfa, także ja się będę temu przyglądał, bo naprawdę fajnie to wygląda. A was zapraszam na kolejny materiał z bardzo podobnej gry, właśnie opartej na tym, chyba mogę tak powiedzieć, silniku. A będzie ona w świecie Dragon Balla, Dragon Balla Smoczych Kul, wiadomo, o co chodzi. Tego anime takiego z RTL 7. Także dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że coś takiego wam się spodobało. Link macie w opisie, możecie także sobie przetestować. Ja czekam na kolejne wersje, trzymajcie się, cześć!